Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i sama jestem zaskoczona, że go nagrywam. W ogóle dawno nie było czegoś takiego na moim kanale. Poczyniłam trochę zakupów jesiennych. Nie wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, zostanie ze mną, także będziemy tutaj trochę wspólnie decydować. Sama się zdziwiłam, ile rzeczy kupiłam. Stwierdziłam, że zrobię haul na jesień 2024, bo nie powiem, troszeczkę fajnych perełek sobie kupiłam. Mamy zakupy z przeróżnych sklepów, mamy Uniqlo, H&M, Zalando, Zare, jakiś inny sklep z czapkami, Scuffers, kurczę, są tutaj różne rzeczy, tak? Nawet są jedne buty z firmy UGG. Przejdźmy sobie już po prostu do rzeczy. Sklep Scuffers, jeżeli tak to się wymawia, jest to sklep, który znalazłam na Instagramie, przez przypadek wyświetliła mi się ich reklama i... Oliwka jest dosyć podatna na takie reklamy, więc weszłam na ich stronę i okazało się, że mają mega fajne itemy. Słuchajcie, to jest bluza, której potrzebowałam. Potrzebowałam rozpinanej, fajnej, szarej lub czarnej bluzy, ponieważ swoją szarą z Represent odsprzedałam mojemu chłopakowi. Natknęłam się w końcu na bluzę, która mnie zainteresowała. Bardzo podobają mi się jej wykończenia, te takie podarcia przy rękawach oraz tutaj przy ściągaczu. Jest ładną, szarą, klasyczną bluzą. Jej tył też mi się bardzo podoba i ma bardzo fajny kaptur. Na pewno na tą jesień się sprawdzi, bo będzie zimno, wiadomo, tak? I druga rzecz z tego sklepu, którą sobie zostawiłam, bo jedną odesłałam, były to dżinsy, ale zostawiłam sobie taki piękny long sleeve, już zdążyłam w nim chodzić. Bardzo lubię long sleeve'y, które są szerokie, mają fajne szerokie rękawy, a ten jeszcze dodatkowo ma mega ładny napis z tyłu, właśnie z nazwą firmy. I już prałam sobie ten long sleeve i nic się z tym napisem nie stało, także bardzo fajnie. No i słuchajcie co, składy też mamy spoko. Ta bluzka to jest 100% bawełna. Wiecie, jaki to jest przyjemny filmik do nagrywania, jakby haul zakupowy, kiedy ja to gdzieś ostatnio robiłam. Ta bluza to też jest 100% bawełna. Ja lubię w ogóle takie mniejsze marki, znaczy oni nie są jakąś małą marką, ale po prostu są mniej znani w Polsce, a mają naprawdę fajne itemy, także zobaczcie sobie na stronie, bo moim zdaniem warto i ja jestem zakochana w tym long sleeve. W tej bluzie też. To jest w ogóle taka moja ostatnia perełka, którą co prawda kupiłam no już z miesiąc temu, jak nie dłużej, ale stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać, ponieważ jest ona ze sklepu Avalonia Vintage Store w Warszawie. I co prawda no jest ona niepowtarzalna, bo jest z vintage shopu, ale mają tam jeszcze kurtki właśnie z takiego materiału. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest taki... materiał, no nie wiem, to jest, wygląda jakby to było plecione po prostu. Ta kurtka jest przepiękna, stwierdziłam, że będzie mega fajnym, oryginalnym dodatkiem na jesień, no, do takich mega cozy, luźnych looków. Rozmiaru tutaj nie ma, a nie, przepraszam, jest to rozmiar M, natomiast jej cena była też dosyć spora, bo chyba kosztowała około 450 zł, ale jak za taki niepowtarzalny item właśnie z Avalonii o takiej jakości, w takim materiał, żakard. Chyba to jest materiał żakard. Jest to przepiękne i mega unikatowe. Przechodzimy sobie do sklepu Uniqlo i słuchajcie, wszystkie linki do ubrań, przynajmniej postaram się, aby to były wszystkie, znajdziecie w opisie tego filmu, także tutaj raczej nie będzie cen, będą rozmiary. Słuchajcie, ostatnio odwiedziłam Uniqlo i co prawda nie kupiłam tych rzeczy, ale wybrałam sobie cztery rzeczy. Jest tutaj przeciwdeszczowa kurtka w góry, która była w różnych kolorach. Nie wiem, jaki to jest dokładnie model, natomiast ja Wam ją znajdę. Jest to kurtka przeciwdeszczowa damska, ponieważ były też męskie, które były szersze, ale dziwnie leżały. Wybrałam sobie taki czarny klasyk, który po prostu przyda mi się na moje wycieczki w góry. To jest średnio jesienna rzecz, ja wiem. W Uniqlo postawiłam na basiki. Mimo tego, że mogłam wybrać sobie wszystko, co chciałam, to ja po prostu poszłam w basiki i wzięłam taki biały long sleeve, który przepięknie leży, ma super materiał, ponieważ jego skład to 57% bawełny, 39% wiskozy i 4% elastanu. Generalnie w Uniqlo macie dużo właśnie takich basików, które są idealnie skrojone w przeróżnych kolorach, z fajnymi składami. Generalnie Uniqlo jest mega ciekawą marką. Wzięłam biały basic, ponieważ takiego białego basicu nie miałam idealnego, plus mega szybko mi się one brudzą i uwielbiam w nich chodzić. Jest dosyć taki, może nie, że jest gruby, ale nie należy do tych najcieńszych, więc też nie prześwitują piersi.
Kolejny basiczek to biały t-shirt, który jest idealnym białym t-shirtem. Serio, tak go nazywają, ponieważ projektant, twórca tego t-shirtu marzył o tym, aby był to idealny biały t-shirt. Tak tłumaczył mi to menadżer sklepu właśnie Uniqlo w Warszawie. I powiem Wam, że stwierdziłam, okej, próbuję, przymierzam. Okazało się, że to naprawdę jest idealny, basicowy biały t-shirt, ale jeżeli wolicie coś bardziej boxy, ja generalnie na co dzień też, ale szukałam czegoś troszkę bardziej dopasowanego do takich spokojnych, klasycznych outfitów, żeby nie zawsze było tylko oversize'owo tak na maksa, to też znajdziecie tam właśnie takie kroje bardziej boxy z dłuższymi rękawami. Natomiast ja zdecydowałam się na taki typowy biały basic, żeby mieć go do jakichś prostych, clean outfitów. Mam go w rozmiarze również XS, no i zobaczcie, on jest on taki mały, ale chyba ja go wybierałam z działu męskiego. Nie pamiętam. 100% bawełna. W Uniqlo mierzyłam kilka sweterków, ale jakoś właśnie ten najbardziej zdobył moje serce i powiem Wam, że miałam już go na sobie dwa razy i bardzo się z nim polubiłam. Jest to taki klasyczek, szary sweterek, bardzo ładny, no kardigan powiem Wam jeszcze dodatkowo. Fajnie, podoba mi się, że nie ma właśnie większego dekoltu, tylko że jest zawinany pod szyję. Można go nosić na różne sposoby, bo też już nosiłam go w ten sposób, że miałam tylko jeden guzik na górze zapięty. Nosiłam go też całego rozpięty, wiecie o co chodzi. Bardzo ładnie wygląda, bardzo podoba mi się ta jego szarość. Mam go w rozmiarze S, także Oliwia tym razem postawiła na rzeczy bardziej dopasowane. Wydaje mi się, że ta szarość no, też jest fajna bardzo na jesień. Jest to, słuchajcie, 100% wełna. Uniqlo oprócz tego, że ma fajne ubrania, bardzo duży wybór właśnie takich basiców w różnych kolorach, to oprócz tego mają bardzo fajne składy. Stoję tutaj bliżej, żeby Wam już nie pokazać od razu, co kupiłam. Kupiłam Uggs i jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie, jaki model. Macie na to takie 3 sekundy, żeby pomyśleć, jaki model mogła kupić Oliwia. Tadam! Oto one. Są to takie te aksy a la kapciuchy. Mam już te na mini platform, czyli te takie za kostkę, a te, nie wiem jak one się nazywają, nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli je kupujecie, ja jeszcze kupiłam je niedawno, także one jeszcze były, moje zamówiłam na Foot Locker. Wcześniejszą parę, którą zamówiłam, odesłałam, bo zamówiłam je w swoim rozmiarze. Te są rozmiar większe i zdecydowanie polecam zamawiać rozmiar większy. Ta przestrzeń jest bardzo taka niziutka i ta pięta mi na początku wylatywała, ale jak już je trochę w środku ugniotłam, to słuchajcie, śmigałam w nich cały dzień. Od godziny 7 rano do godziny 20:30 i oh my god, to są tak wygodne buty. Serio, totalnie mi nie spadały. Żyło mi się w nich idealnie. I widać, że już troszeczkę je użyłam, bo widać na nich krople deszczu. No ale nieważne. Mam ten taki cały zestaw do impregnacji, także to mnie czeka. Kupiłam je za jakieś 650 zł, także tak jak swoje mini platform kupowałam za 1000, bo już ich nigdzie nie było. Tak z tych jestem zadowolona, że kupiłam je jeszcze w miarę rozsądnej cenie, bo jak te buty zaczynają schodzić, to po prostu później jest ciężko je kupić. Uważam, że to jest mega vibe. Mega, mega vibe. Ogólnie stałam się mega fanką czapek typu tracker. Zaraził mnie ten mój chłopak, który po prostu kocha takie czapki i zamówiłam sobie swoją pierwszą ever tracker czapkę, czyli swojego pierwszego trackera. Także zamówiłam sobie na stronie, którą podlinkuję Wam w opisie, bo teraz nie pamiętam jej nazwy. Jest to dość duża czapka, ostrzegam, bo ona jest w ogóle na mnie dość szeroka, a ja mam dużą głowę. Może się Wam to nie wydawać z filmów, które oglądacie, ale ja serio, obiektywnie mam dużą głowę i raczej rozszerzam czapki, tak jakby w porównaniu do innych dziewczyn. A ta jest naprawdę spora, co nie? Mega podoba mi się jej kształt. Ma idealny daszek, idealny ma ten przód. Uważam, że te czapki są tak twarzowe. No serio, idealne do stylówek przeróżnego rodzaju. No i oczywiście z tyłu macie regulację i z tyłu jest tutaj taka siatka. Wybrałam sobie ją w kolorze granatowym, żeby było dość uniwersalnie, ponieważ mam też inną czerwoną czapkę oraz zieloną, więc stwierdziłam, że musi się to utrzymać w mojej ulubionej palecie barw. Także dołożyłam sobie taką granatową i jestem mega zadowolona. Kosztowała około 200 zł, ale uwierzcie mi, że jakościowo jest ultra, ultra porządna. Czuć, że oj, ona ze mną przetrwa. Myślałam, że uda mi się nagrać ten film, jak już dwie perełki do mnie zdążą przyjść. Chociaż nie, z jedną się nawet nie oszukiwałam. Natomiast myślałam, że sweter, który zamówiłam, zdąży tutaj przyjść. Słuchajcie,
Tak bardzo jaram się tym swetrem, ja Wam go tutaj chcę wstawić i pokazać, ale będę na niego pewnie jeszcze czekać z 2 tygodnie minimum, bo podejrzewam, on chyba idzie do mnie z Londynu. O mój Boże, zobaczyłam go na Instagramie u jednej dziewczyny, która ma go w 2 kolorach. Wydałam na ten sweter 800 zł. Ja wiem jak to brzmi, jego krój. Och, przecież jak ja ubiorę ten sweter, to będzie po prostu cały look już zrobiony. Mega chciałam większą torbę i no tak intuicyjnie pomyślałam o tym, żeby ona była bordowa, ale naprawdę bardzo mi się podoba ten kolor i uważam, że to jest ponadczasowy kolor, więc kupiłam sobie torebkę używaną z Bottega Veneta. Nie planowałam tego zakupu, natomiast tak ona wygląda i jestem w niej po prostu zakochana. Szczerze mówiąc, przeglądałam sobie właśnie taką aplikację z torebkami używanymi i słuchajcie, zapłaciłam za nią niecałe 3000 zł, ponieważ miałam jeszcze 10% zniżki jako nowy użytkownik. Jestem bardzo ciekawa, jak do mnie przyjdzie, czy będzie w takim stanie, jakim była podana na tej stronie. Troszeczkę zaryzykowałam, nie powiem, że nie. Trzymam kciuki, żeby wszystko było z nią w porządku. Czekam na moją przesyłkę i o mój Boże, będę w niej śmigać. Przechodzimy sobie do Zalando, gdzie kupiłam sweter, który w zasadzie nie wiedziałam, czy zostawię, bo zamawiałam rzeczy do kampanii. No, ale tym razem właśnie ten sweter, jak go zobaczyłam, piękny bejziczek, który ma piękny taki szary kolor, ale wpadający troszeczkę w deszcz. Zastanawiam się, czy kamera jest w stanie pokazać Wam taki realny kolor tego swetra, bo on nie jest szary. To nie jest taka oczywista szarość. On wchodzi delikatnie w deszcz. To mi się bardzo w nim podoba, ale przede wszystkim podoba mi się jego skład oraz jego krój. Nie był to tani sweter, ponieważ kosztował około 500 zł, natomiast jego krój, to jaki jest szeroki pod pachami, odczuciu jest cudowny. To jest 95% bawełny i 5% kaszmiru, także mega cool, w odczuciu przecudowny. Nie jest drapiący, to jest dla mnie mega ważne, żeby mnie nie drapał. No i co, no jak zobaczyłam go na tej modelce na stronie, to przepadłam i jak później go ubrałam, to też przepadłam. To nie do końca jest haul zakupowy, ale, bo po prostu ten sweter akurat dostałam, ale mega chciałam Wam go pokazać, bo wydaje mi się, że znajdzie on swoje miłośniczki tutaj. Słuchajcie, jest to przepiękny bordowy sweterek. Jest to sweterek z firmy Caroline Brand. Chyba jest uniseksem, tak mi się wydaje. Jest to polska marka. Bardzo lubię wspierać polskie marki. Polska marka często równa się dobra jakość. Oczywiście, że nie zawsze, ale często. Jest on oczywiście produkowany w Polsce. Mam akurat z dziewczynami bardzo dobry kontakt i bardzo im kibicuję. No i słuchajcie, co, no sweterek mi się mega podoba. Widzicie, jaki ma piękny splot i jak on w ogóle pięknie wygląda. 30% wełny, 20% bawełny, 35% akrylu i 15% nylonu. Ogólnie wyprodukowanie swetra w Polsce to nie jest prosta ani tania sprawa, żeby ten sweter był dobrej jakości, w fajnym właśnie splocie i w fajnym kroju. Więc ja bardzo doceniam tutaj pracę i bardzo doceniam kolor. No i co? Mega mi się podoba. Także jeżeli jesteście zainteresowane takim oto sweterkiem, to oczywiście bardzo, bardzo polecam. Jest mega, mega ciepły. Teraz troszeczkę podziałamy sobie z takim mierzeniem live, bo są to rzeczy, które zamówiłam z Zalando i są właśnie to rzeczy do kampanii, ale pewnie niektóre z nich zostawię, więc troszeczkę sobie ten temat przegadamy. Jako, że znalazłam na Zalando bardzo ciekawą markę, która nazywa się Something New i mega dużo rzeczy mi się stamtąd spodobało, między innymi te spodnie. Guys, szczerze jak je ubierałam, to myślałam, że się w nie nie zapnę. Mam je w rozmiarze 36x32, ale okazało się, że one są po prostu na mnie idealnie skrojone w tym pasie. Dosłownie dawno nie miałam na sobie tak idealnych straight legów. No przepraszam Was bardzo. Troszeczkę mi tutaj zaczynają uwierać wiadomo gdzie, ale nie robię kamertoła. I to nie jest jeszcze, to nie jest takie mocne uwieranie. Powiedziałabym, że one po prostu idealnie leżą w tej talii. Ja chyba nigdy w życiu nie mierzyłam tak idealnych straight legów jak te. Z ręką na sercu. Guys, to jest chyba po prostu marka, która robi idealnie szyte spodnie na mnie w rozmiarze 26x32, bo mają idealną długość i są idealne w pasie.
Ej, serio, piękne są te spodnie również. One mają taki ciemniejszy jeans, taki bardziej w stylu vintage, bym powiedziała. Nie jest to do końca mój vibe, ale ogólnie leżą przepięknie. Jest mi w nich turbo wygodnie. Uważam, że to są idealne jeansy po prostu. Gdybym potrzebowała takich ciemnych, to bym sobie zostawiła, ale tak jak mówię, to nie jest mój kolor jeansu. Po prostu wolę inne, ale leżą idealnie. Mówiłam wam już w innych filmach, albo gdzieś tam na pewno wam mówiłam, że poszukuję na tą jesień skórzanej kurtki vintage. Słuchajcie, znalazłam na Zalando taką oto propozycję. Jest to firma Your Turn. Też widziałam, że mają takie ciekawe, dość takie młodzieżowe looki. No na pewno nie jest to prawdziwa skóra, słuchajcie. 100% poliuretan, natomiast podszewka to 100% poliester. Z drugiej strony, no skórzanej kurtki raczej bym nie musiała kupować. Nie musiałaby to być skórzana kurtka. Zobaczmy, jak ona wygląda. No kurde, co jak co, wygląda ona dobrze. Mamy ją w rozmiarze M, ale ona jest bardzo cienka. Podoba mi się jej zamek, bo jest właśnie taki metalowy. Może to jest spoko, że ona nie jest aż taka gruba. Kurde, no powiem wam szczerze, podoba mi się, jak ona wygląda. Podobają mi się jej wykończenia i tutaj, że ma takie przetarcia, to też wygląda fajnie, ale jest to dość cienki materiał. No ale wygląda ona ładnie. Kolejne rzeczy z Zalando, jest to kurtka ze Stradivariusa, podejrzewam. Jest ona w stylu trochę tej z Acne Studios, którą wiecie, Hailey też tak wypromowała. No i ma teraz mega trendy kolor, ale to jest rzecz, której raczej sobie nie zostawię. No wiadomo, tutaj już na pewno skład nie będzie jakiś super kolorowy. I wzięłam sobie ją w rozmiarze S, wolałabym ją w rozmiarze M. Słuchajcie, może spróbuję ją domówić, żeby zobaczyć, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o jej krój, to ona wygląda dużo lepiej niż ta z Acne Studios, którą miałam. Kupiłam ją, żeby ją przetestować i ją oddałam. Ta wygląda, kurczę, spoko, powiem wam szczerze. Jest taka napompowana, aż to jest aż szok, powiem wam. I ma piękny kolor, co? Powiem wam, że wygląda bardzo cool. Nie jestem z tego powodu do końca zadowolona. Zamówiłam kilka różnych szali. No i cóż mogę wam powiedzieć? Ten wygląda bardzo ciekawie. Jest z firmy JJXX i jest to recycled polyester. Czyli nic jakiegoś super, wiadomo, że nie. Włosami jest ok, nie elektryzują mi się włosy. Kolory ma przepiękne, bardzo podobają mi się te frędzle. Wygląda bardzo ładnie. Kolejny szal, oczywiście czerwony, ponieważ wiecie, trzeba zrobić materiał w trendach, tak? Tutaj mamy akurat berszkę. 100% poliester. Też jest bardzo ładny, więc ja wam te rzeczy pokazuję, ale sobie ich nie zostawiam. Jest to zamówienie pod stworzenie ładnych materiałów z aktualnymi rzeczami z oferty. Kolejny czerwony szal, bardzo podobny do tego poprzedniego, natomiast troszeczkę węższy i ten czerwony jest taki brighter, żywszy. JJXX również jest to firma, jest to również recycled polyester. W tym roku będziemy mieć duży wybór takich szali. Ostatnie dwie rzeczy z Zalando. Oliwia, ja nie wiem, to były jakieś turbo udane zakupy. Zacznijmy sobie może od tej gorszej, której jakość jest, pozostawia wiele do życzenia, of course, jest to ta spódniczka, która jest z Bershki, ale jak ją zobaczyłam, to przepadłam. Nie mam ani jednej spódniczki, w ogóle w tym roku nie kupiłam, dobra, no nie chcę mówić, że nie kupiłam żadnej spódniczki, ale nie mam żadnej bombki w swojej szafie, ani jednej. No ta bombka jest wręcz po prostu idealna, tutaj jest metka jak coś, także się tym nie przejmujcie. I wiecie, co jest z niej fajne? Że ona ma tutaj pod spodem taką lekką gumkę, która fajnie ją trzyma w tym kształcie bombki. Nie wiem, może wszystkie bombki tak mają, ale tak jak mówię, nie mam ani jednej w swojej szafie. I dodatkowo ubrałam sobie buty, które zamówiłam i są to buty ze Steve Madden. I też mam w swojej szafie właśnie takie bikery, to się nazywa, prawda? Mam jedne z H&M-u, które są takiej średniej jakości. No to jest trochę droższa propozycja, bo one kosztowały 800 albo 900 zł. No generalnie jest to już taka lepsza jakość, ale bardzo mi się one spodobały. Wiadomo, że są to buty, które są wzorowane na te Miu Miu, popularne właśnie, które są piękne, ale 8000 zł one kosztują, więc... Guys. W każdym razie, wybrałam sobie takie. Powiem wam, że wzięłam je w swoim rozmiarze i nie wymieniłabym na większe, bo
spoko. Jeżeli chodzi o rozmiar, też mi się wydaje, że takie buty się rozchodzą, bo one są dosyć twarde teraz, ale jak się w nich trochę pochodzi, to się rozchodzą. No i szczerze mówiąc, bardzo się zastanawiam nad zostawieniem ich. Podoba mi się ich kolor, podobają mi się turbo te wykończenia. No są przepiękne, nie? I będą na jesień, będą na zimę i będą do różnych stylówek. Myślę, że one też za szybko, powiedzmy, z mody nie wyjdą, a przede wszystkim I don't care, czy wyjdą, czy będą trendy, czy nie, ponieważ naprawdę jestem już na takim etapie życia, że chodzę w tym, czym jest mi dobrze. Nie kupiłam ich od razu, jak właśnie te Miu Miu się pojawiły i tak dalej, tylko odczekałam i właśnie dopiero teraz sobie je zamówiłam. Dajcie mi znać, co myślicie, czy powinnam sobie te dwie rzeczy zostawić? Te dwie. Haul jest jakiś mega udany, wiecie co? Chyba jak robię haule zakupowe, które nie są jakby pójściem na zakupy i sprawdzeniem ubrań, tylko zamawiam te rzeczy dla siebie autentycznie, to jest mi bardzo ciężko się ich pozbyć, bo wszystkie mi się podobają. Ostatnim już sklepem na dziś jest Zara, w której poczyniłam w ogóle jakieś dziwne, spontaniczne zakupy pod wpływem impulsu. Nie wiem, weszłam na aplikację, bo wcześniej byłam w sklepie, spodobało mi się kilka rzeczy, stwierdziłam, że przejrzę, co mają. Zara w tym odcinku wypadnie najgorzej, bo dobrze, że została na koniec. Okej, ta spódniczka, to w ogóle jestem na nie. Ten sznurek mi się nie podoba, zamówiłam ją, bo podobało mi się, że jest bordową, taką bombką, ale w porównaniu do poprzedniej z tej zberżki, no to proszę Was, ta się nie umywa. Przecież ona jest w ogóle taka oklapnięta. Nie, nie podoba mi się. Natomiast ten top zamówiłam, ponieważ ostatnio właśnie brakowało mi czegoś takiego w szafie, żeby ubrać pod coś właśnie i na to sobie na przykład ubrać jakąś koszulkę, no albo żeby założyć pod to jakiś ładny stanik albo jakieś ładne body i właśnie na to coś takiego. Także akurat ten top jest bardzo fajny i mega mi się w nim to podoba, że ma takie długie rękawy, że można nosić go w ten sposób. No i co, ładną ma tą koronkę, trzeba mu przyznać. Ale rzeczy z Zary nie zostawię zbyt wiele, także zamówiłam je, tak jak mówię, pod wpływem impulsu i zastanowię się 10 razy, zanim coś sobie zostawię, ale jest to ładne. Oczywiście to jest całe prześwitujące, ja założyłam pod to, nie wiem dlaczego akurat taki stanik, ale taki założyłam. Okej, takie spodnie. Powiem Wam, że co jak co, ale jeżeli miałabym zastanowić się, jaki typ rzeczy miałabym kupować sobie w Zarze, jako że no właśnie teraz stawiam bardziej na te inne sklepy i tak dalej, ale jakbym miała sobie coś zostawić z Zary, jakiś taki dział, to myślę, że to by były spodnie, wiecie. Uwielbiam spodnie materiałowe z Zary i naprawdę nie mogę im tego odjąć, że nie robią dobrych spodni, bo robią. No bo robią, tak? Takie delikatnie szersze, także spoko, że leżą sobie tak na pasie. Są to bardzo ładne, ciemne spodnie z zaszewkami, dość eleganckie, fajna, szeroka nogawka. No cóż mam Wam powiedzieć, idealne na jesień. Czy je zostawię? Na 90% nie, ponieważ mam po prostu inne jakby tego typu. Podoba mi się ten kolor, ale brakuje mi tutaj śrubek. No muszę przyznać, no muszę przyznać, że są naprawdę kurcze dobre. Przedostatnią rzeczą, moi mili, są spodnie jeansowe z wysokim stanem. Bardzo dawno nie kupiłam sobie spodnie z wysokim stanem, ale ostatnie, które kupiłam, były właśnie z Zary. No lubię ich spodnie, lubię ich spodnie. Natomiast, cóż mam Wam powiedzieć, mam je w rozmiarze 36 i gdybym je zostawiała, to bym je sobie zwężyła w talii. To jest taki typowy mój ruch, powiedzmy. Zwykle właśnie kupuję spodnie z Zary 36, które są bardzo dobre w biodrach, natomiast troszeczkę zwężam je w talii. I wtedy są ideolo. Bardzo podoba mi się ten krój, bo one mają mega fajnie poszarpane nogawki. Właśnie tutaj na dole. Mają też długie nogawki. Ja to lubię. Ja lubię, jak nogawki się za mną ciągną i one się rozwalają z jednego użycia na drugie. Także to jest spoko. Jedyne, co mnie tak średnio przekonuje, to jest tył. I nie chodzi mi tutaj o te dziury, bo te dziury of course mi się podobają, bo dlatego kupiłam też te spodnie. Zobaczcie sobie, jest bliska. Natomiast może się uskapniecie, o co mi chodzi. Także daję Wam się przypatrzeć. Wydaje mi się, że zmniejszają mi dupkę. Że tak ją spłaszczają, wiecie, bo spodnie z wysokim stanem najczęściej są tutaj takie jakieś bardziej obcisłe i wtedy po prostu ta dupka wygląda fajniej, no nie? Bo jest opięta. A one tego nie mają, bo są tutaj luźne. I trochę jak się odwracam, to tej dupki nie ma. No a ja obiektywnie dupkę mam. I wiecie, trochę mi szkoda. Logiczne, nie? Tu są moje niebieskie jeansy i chciałabym tylko powiedzieć, w ogóle
Widzicie, jaki mam porządek? Ostatnio tam sprzątałam. To są moje dżinsy, które w części sporej pochodzą z lumpa. Więc dlatego też jest ich tyle. Jakby obiektywnie nie jest ich mało, co nie? Ale jednak nie jest ich też jakoś dużo. Więc to są moje spodnie na obecną chwilę. Dlatego też zdecydowałam się na zamówienie dżinsów, bo po prostu wszystkie moje gdzieś tam są dosyć podobne i mi się trochę znudziły. Chciałam czegoś nowego, ale nie wiem, co z tym moim tyłkiem. Dajcie mi znać, co myślicie. Czy mi zmniejszały tyłek, czy nie? Bo będę musiała też je zwężyć, więc jeszcze zwężenie mi dojdzie kilkadziesiąt złotych, a one kosztowały 150. To kozaki. Kozaki, nad którymi długo się zastanawiałam, bo ich cena mnie trochę odstraszyła, bo one kosztują około 500 zł. Natomiast są one skórzane, mają po prostu jakiś lepszy materiał, ale przede wszystkim, guys, proszę, proszę, chciałabym tylko zobaczyć, chciałabym wam tylko pokazać, przepraszam, że one mają taki materiał z takiego włosa. No jak ja je zobaczyłam, to też trochę przepadłam, bo jednak to bordo i tak dalej. Wiem, że trochę mnie poniosło. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast wiecie, co też mnie do nich przekonało? Ja nie lubię wysokich szpilek. I dodatkowo jestem też wysoka. Natomiast szpilki ostatnimi czasy... Dorastam, bo chodzę w szpilkach. Wychodzę w szpilkach, jak wychodzę wieczorem, to lubię sobie ubrać szpilki. I wytrzymuję w nich całą... Nie powiem noc, bo nie wychodzę na całą noc, ale cały wieczór. Te kozaki bardzo przekonały mnie tym swoim materiałem, kolorem of course i niską szpilką, bo one są dla mnie po prostu funkcjonalne, mogą być funkcjonalne. Właśnie chciałam je przymierzyć, zobaczyć jak z rozmiarem. Mam je w rozmiarze 39, czyli w moim regularnym i są dobre, są wygodne. To jest też szok, bo w Zarze w większości buty są niewygodne. No i powiem wam, że te buty w szpic, no kurczę, piękne są te kozaki, no co mam wam powiedzieć, są piękne. Są bardzo piękne i chyba są najfajniejszą rzeczą z tej całej Zary. Czekam na wasze rady, na wasze komentarze, co byście zostawiły na moim miejscu i co wam się najbardziej spodobało, a co powinnam sobie odpuścić. No i taką piękną rzeczą zakończyliśmy sobie haul zakupowy jesienny. Mam nadzieję, że się nie zanudziłyście, że rzeczy wam się podobały. Koniecznie oczywiście dajcie znać, czy w ogóle takie filmy wam się podobają, bo mogę też zrobić kolejne hole zakupowe, jeżeli mi się uzbiera trochę rzeczy, nie tylko z kategorii ubrań, no nie? Oczywiście chcę tylko podkreślić, że nie namawiam do żadnych zakupów, ale chciałam wam te rzeczy pokazać, wszystko trzeba robić z rozsądkiem, bla bla bla. Wiecie jak jest. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się tutaj bawiłyście i fajnie spędziłyście czas. Do następnego filmu. Bye!